Dzień dobry. Muszę umyć ręce po śmieciach. Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. My znowu mamy dzień pracujący. Dzisiaj nie mam zajęć w szkole, więc jedziemy do studia nagrywać. Dzisiaj w planie do nagrania tak samo 3 filmy, tak jak wczoraj. Także zobaczymy, co uda mi się zrobić, czy to wszystko zrealizuję. Poprosiliśmy babcię Kacpra znowu, żeby zrobiła nam obiadek na szybko u siebie w domu, bo tak jak mówiłam wczoraj, mamy po prostu bardzo blisko do babci Kacpra i podjechać na obiad dla nas to jest pół godzinki, nie? Znaczy no pół godzinki z jedzeniem. Tak, ze zjedzeniem. Sama droga to jest kilka minut, także tak to wygląda. Jest dzisiaj w ogóle piękne słoneczko, a na dworze zimno, bo 3 stopnie, a wczoraj w ogóle było minus 1 o tej porze, jak jechaliśmy. Także dzisiaj cieplej, ale i tak czuć taki mrozik fajnie, bo jest tak wszystko szronione na biało. Wskakujemy jeszcze na szybko po kawę. W sumie ja chyba kawy nie chcę dzisiaj, ale kasjer pewnie weźmie kawę, także wskakujemy na szybko do lokal kawa i jedziemy do pracy, do biura. Jesteśmy w studiu. Kasper uwielbia odpakowywać paczki, które do mnie przychodzą. Jest pierwszy zawsze do otwierania moich paczek. Wiktoria. Wiktoria nie. Jak nie? Wiktoria jest zawsze ciekawa. No ale nie otwiera. Nie otwiera, ona tylko patrzy. Nie patrzy, nie otwiera mi nigdy paczek. Żalałeś? Wika tylko patrzy, co jest w środku. Ale słuchajcie, śmiejemy się z Kacprem, bo... Prezenty. No nie pokazuj tego przecież. Ale oni obejrzą czy nie obejrzą? No obejrzą, no to nie pokazuj, oczywiście, że obejrzą. Nie teraz. Okej, słuchajcie, po dyskusjach z Kacprem stwierdziliśmy, że raczej osoby, które dostaną ten prezent, nie obejrzą tego vloga, także pokażę wam, co zamówiłam mojej rodzince. Wspólnie zamówiliśmy. Okej, wspólnie zamówiliśmy. Wyszło tak, że mojej mamie bardzo spodobała się moja lokówko-prostownica z Lemingtona i naprawdę podobał jej się mega efekt i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że zamówimy im też tą lokówkę mamie i Wiktorii. No mamie głównie, ale może podzieli się też z Wiktorią. Także to jest ta maszynka, którą w sumie ja już mam właśnie z Remingtona, ja ją bardzo lubię i możemy nią prostować właśnie i kręcić włosy i ma specjalny taki kształt do kręcenia i przy okazji prostowania. No i suszarka. Jedna suszarka jest dla mojej babci, bo akurat ma już starą i stwierdziłam, że przydaje mi się nowa, a mi się ona fajnie sprawdziła, ma tą szczotkę do modelowania i dwie różne końcówki. No i ta jeszcze do mnie, do domu, do rodziców, dla taty. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że serio nie obejrzą tych prezentów, bo no nie wiem, Kacper, jak mnie teraz wpuściłeś w ten... Nie, co ty nie obejrzysz? Twojej mamy już wspominałaś. Tak, co zostanie, a mam nadzieję, że babcia nie obejrzy. Babcia nie obejrzy. Babcia nie ogląda na YouTube'a, a tata pewnie też nie będzie miał czasu, także dobra. Mama, mam nadzieję, że nie zdradzi, co nie, dostaną. Nie wiadomo. Okej, no to mamy prezenty, przyszły i w sumie dla Wiki i dla siostry Kasia też już mamy prezenty. W sumie brakuje nam tylko dla twojej babci. Nie, nie, twojej babci mamy, dla twojego dziadka. No, ale możemy... Dla twojego dziadka. Aha, dla mojego dziadka. No tak, o babci nie powiemy, bo moja babcia ogląda. Tak. Jeszcze dla mojego dziadka. Ale najlepsze jest to, że moja siostra ostatnio się przyznała, że nie ogląda wszystkich. Tak, więc ale Wiktoria teraz ogląda, bo w tamtym roku nie oglądała, bo wiedziała, co się dzieje. A teraz jak się wyprowadziliśmy, to nie wie. Tak. Jest też druga paczka. O, ten YouTuber. Zobaczmy. Może to będzie prezent dla mnie. Nie, szczotka będzie jakaś nowa. Audiatarka. Mogę? No, czyli to do mnie, nie do ciebie. No to daj, zobacz. Jaka piękna, patrz. No. Piękna, zamykana do torebki. Mega. A tutaj? Jeszcze jedna? Zobacz. Nie wiem, czekaj. Daj, zajrzyj. No nie czytaj mojego listu, tylko zajrzyj. Katrin tutaj listy, zobaczcie, otwiera, czyta. No muszę sprawdzić, kto to napisał. Czy nie jakiś pan. Adorator. Adorator się podszywa pod Tangle Teaser robić takie prezenty. No właśnie. Masz dwie pary? Nie, druga taka. Zwykła, ale też ładna. No. Super, mega. Dzięki Tangle Teaser, cuda. No, Kacper oczywiście przeczytał mój list. No i co? Dożądałeś? Akceptuję. Pani Magda napisała z Tangle Teasera. Pozdrawiamy, jak ogląda. Dobrze, że pani, nie? Tak, wyłącznie. I dostępne środki w Rossmanie. Tylko w Rossmanie. Wyłącznie. Pisze, że uwaga, ten produkt poważnie uzależnia.
No już mam 18 lat. No i list do mnie. Super, fajnie. Dzięki bardzo. I słuchajcie, jak już jesteśmy w temacie włosów, to we wtorek będzie vlog z mojego wyjazdu do fryzjera, bo jadę do fryzjera na odświeżenie koloru, na odrost i tak dalej. Będziemy ciutkę zmieniać włosy, no i przy okazji wiem, że zawsze macie pytania o to, gdzie robię włosy, jaką farbą, jaką pielęgnacją, co robię z włosami, jakich produktów używam, co powinno się robić przy takich włosach, przy takich. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je pod tym vlogmasem, pod tym, który oglądacie teraz. Ja jadąc do fryzjera, do Natalii, ze studia Vivien, zgarnę sobie kilka najciekawszych pytań i zadam Natalii i odpowiemy razem na vlogmasie. Także jak macie ochotę, no to zadawajcie tutaj i ja, tak jak mówię, wybiorę najciekawsze, najfajniejsze, te, które się będą najczęściej, jakby, te, które się będą najczęściej powtarzały i odpowiemy razem z Natalią na następnym vlogmasie, tym z wizyty u fryzjera. A teraz biorę się za montaż filmu i dzisiaj ustaliłam sobie, że nagrywam dwa filmy, plus jeden film na Instagram. Dwa filmy na YouTube i jeden film na Instagram, plus trzeci vlogmas, który nagrywam dzisiaj. Także znowu sporo pracy, no ale jutro jestem cały dzień prawie w szkole, przez co muszę nadrobić wcześniej z wszystkimi nagrywkami, także biorę się do roboty. Słuchajcie, Kacper teraz otwiera, ogląda sobie jeszcze te prezenty i mówi: kurde, fajne te prezenty zamówiłaś dla nich, sam bym tak je chciał. I zastanawiam się, kto Kacper ze swoimi krótkimi włosami centymetrowymi mógłby robić. Słyszałbym wtedy w 3 sekundy, no, a nie w 10 sekund. Naprawdę w 3 sekundy, nieźle. Dobra, Kacper, ja biorę się do pracy, serio. A wyskoczyło nam trochę takich dodatkowych spraw, które musieliśmy zrobić teraz, także ja akurat nie nagrałam nic jeszcze dzisiaj, ja jest już w sumie 14:30, także no trochę niefajnie, ale musieliśmy pojechać na chwilę do banku, załatwić jeszcze parę spraw papierkowych, teraz jedziemy na obiad, no i pewnie po południu będę musiała ponagrywać, ale zapewne nie uda mi się zrobić tego wszystkiego, co chciałam. No szkoda, ale po prostu są rzeczy, które są po prostu w danej chwili ważniejsze i tak mam już trochę więcej materiału nagranego, także nie mam jakiegoś, wiecie, jak to się mówi, gorącego siodła, że muszę zrobić to w tym momencie. No tak, mogę tak powiedzieć przecież, że gorące siodło, no bo nie pali mnie tyłek, że muszę już nagle to robić, tylko mam trochę zapasu, co się śmiejesz. No i co? I my teraz idziemy na obiad, no i mega się z Kacperem cieszymy, bo tak jak mówiłam już we wczorajszym vlogu, dopinamy wszystkie szczegóły i tak się cieszę, że już na tym vlogmasie tegorocznym zdradzimy wam naszą tajemnicę, nasz tajemniczy projekt, nad którym tak długo pracujemy. No ale dobra, nie przedłużając, lecimy na obiad. Pytacie o jaszczurkę, także jeszcze zanim wyjdziemy na obiad, zobaczyłam, że wyszła, więc chciałam wam ją pokazać. Kacper musi kupić żarówkę, bo nam się spaliła ostatnio. Ale zobacz się. Może wyjdzie. Może wyjdzie słodziutka. To jest jaszczurka Kacpra, a można powiedzieć, że w sumie nasza biurowa maskotka. No chodź! Firmowa maskotka. Tak. Chodź. Nie chce chyba wyjść do mnie. Ale zobaczcie, jak ona jest fajna. Zobaczcie, jak ona jest fajna, słodziuteńka. Zobaczcie, jest już jaszczurka, wyszła. Pytacie, czy ona żyje, czy nie żyje, także spokojnie żyje, ma się dobrze, ale jest aktualnie przetrzymana od jedzenia. Kacper zrobił jej teraz... Ej, no nie wyłaź tam, bo cię nie złapę. Zrobił jej teraz głodówę. Kurde, dostała szału, dobra, muszę ją wrzucić, bo dostała szału. Hej. Chcesz biegać teraz, tak? No niestety. Dobra, lecimy, Kacper, no bywa, teraz obuś się. Ty teraz się przebrałaś? Nie, no nie teraz. Przedtem, tak, nie cygan, bo kłamę. Opa, takie ładne jeszcze. No, specjalnie. Nie, no na obiad. Nie, bo nie, filmujesz czy nie, czy żartujesz? No filmuję. Nie filmuję. No, filmuję, no. Idziemy po babciu. Do no, widzenia. Jutro się zastanówcie, co? Nie, jutro jesteśmy, jestem w szkole. I słuchajcie, jak jestem w studiu, to wykorzystam to, że mam tutaj to koło fortuny i zapytam was, czy macie jakiś pomysł na film, bądź na jakieś, nie wiem, rozdanie, na coś takiego, żebym wykorzystała to koło fortuny? To jest normalnie takie koło, które się kręci i wokół mamy numerki, ale oczywiście możemy przyklejać tutaj naklejki i coś napisać od siebie. Sama nie wiem, jak mogłabym to wykorzystać, jak macie jakiś pomysł na jakiś fajny challenge lub jakieś właśnie fajne rozdanie, jakąś fajną opcję dla was na YouTube czy na Instagram, to dajcie znać w komentarzach, poczytam wasze pomysły. Bo ja w sumie kupiłam je z myślą o takim challenge'u, losowanie kosmetyków i malowanie się nimi, ale sama nie jestem przekonana, może poddacie mi fajniejsze pomysły. Naszykowałam sobie już stanowisko do nagrywania, włączyłam światła
i zaczynam. Pielęgnacja nagrana, wy teraz na Vlogmasie macie spoiler, jak będę wyglądała na najbliższej pielęgnacji na moim Instagramie w rogach Reniferka i na takim tle, taką koszulką. Powiem wam tylko, że testuję nowe produkty. Pierwszy raz właśnie użyłam tego produktu z Taupy, takiej maski, która jest enzymatyczna, z glinką i takiego olejku z Kielsa, idealnego na noc, regenerującego. Także testuję nowości i więcej napiszę pod tym postem na Instagramie z tą pielęgnacją. I słuchajcie, koniec pracy, wchodzimy do auta, jadę do domu. Na moment zawieźć rzeczy do domu rodzinnego, do domu rodziców, zawieźć kilka rzeczy, wziąć kilka rzeczy i jedziemy do Katowic. Mamy po prostu maraton ciągle z biura do mnie i ode mnie do Katowic. Chodź tutaj, cieszysz się, że przyjechałam? Cieszysz się, że przyjechałam, co? Cieszysz się, w remoncie jesteś, tak? Wszędzie odkurzacze i wszystko. Barusiek się cieszy, stęskniony za Pancią. Przyszłam, to tak po mnie skakał, przynosi mi zabaweczki, daj, tak. Piękny jesteś. Słyszycie? Tak wiercą? Robią do góry, ale pachnie remontem, kurde. Słuchajcie, weszłam do domu, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to wiercenie jednak u góry, ale zobaczyłam, że wyszła do mnie paczka ze Skin79 i wiem, co to jest, bo jest to paczka od Dane i od Skin79, ich wspólna linia kosmetyków Dane Beauty. No wow, bo byłam bardzo ciekawa tych kosmetyków, jak właśnie one wyglądają i jak się sprawdzają i bardzo chcę je przetestować, jak super wszystko zapakowane, ile wypełniaczy. Wybaczcie w ogóle, że tak wyglądam. Cały dzień dzisiaj jestem bez makijażu. Nagrywałam już przed chwilą pielęgnację na Instagram i mam wokół tłuste włosy od olejku, który nakładałam. Ale to tam mniej ważne w tym momencie. Jaram się mega paczką. Także zobaczmy, co jest w środku. Jak te kosmetyki wyglądają. Takie pierwsze wrażenie zrobimy. Wzięłam nożyk. Nożykiem rozetniemy taśmę. O, ale porządnie wszystko zapakowane. Kilka warstw folii. Mnie, słuchajcie, bardzo, bardzo cieszą takie projekty, kiedy influencerzy tworzą coś z markami albo tworzą coś swojego, tworzą swoje linie kosmetyków, czy swoje marki, czy swoje produkty. To jest tak fajne, że tak się wszyscy rozwijamy, że tworzymy coś nowego i oprócz tego, że tworzymy w YouTubie, to tworzymy jeszcze jakieś rzeczy od serca, od siebie. To jest super. Ja no sama teraz coś tworzę, tak? Sama robię taki projekt, więc jeszcze bardziej to, że inni to robią, motywuje do tego, żeby samemu również coś stworzyć i zrobić coś fajnego, co wam się będzie podobać. Także tak wygląda pudełeczko. Takie piękne, oczywiście fioletowe, jak to Dane. Jezu, ale hałasy, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ale dobra, otwieramy. I w środku mamy taki zestawik. Wow! No i tak, pierwsza ulotka. Liścik odnośnie kosmetyków, o co dbają i tak dalej. Maseczki. Dostałam 3 maseczki w płachcie. Purple Relaxing Collagen Jelly Mask. Ok, 3 takie same maseczki. Fajnie, że dostałam 3, bo wtedy mam możliwość rzetelnego przetestowania tych produktów. Gdybym dostała jedną maseczkę, to po jednej maseczce, po użyciu jednej maseczki nie jesteśmy w stanie ocenić tego, jaki ten produkt jest, czy jest dobry, czy niedobry. Przy 3 maskach jak najbardziej już będę w stanie to przetestować. Oprócz tego dostałam Perfect Day Setup Cream. Oczywiście wszystko ma przepiękne opakowania, to już widziałam na Instagramie i Dane, i marki Dane Beauty. Pięknie to wszystko wygląda. Kolejno mam tutaj kremik Perfect Night Backup Cream. Tutaj kolorystyka opakowania odwrócona, fioletowo-biała, a tamten pokrywka fioletowa, a dół biały. Następnie mam Purple Relaxing Hydrogel Eye Patch, czyli takie płatki pod oczy. Fioletowe widziałam chyba właśnie u Dane na Insta, pod oczka, takie wycięte płateczki. Super. No i tutaj jakiś serum Golden Glimmer Ampoule, czyli taka ampułeczka z serum. Fajnie, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Kosmetyki są dość oryginalne, bo takich opakowań jeszcze za bardzo nie widziałam, takiego połączenia kolorystycznego, także fajnie. Jestem ciekawa zapachów, także w tym momencie jeszcze zrobimy sobie takie pierwsze wrażenie, jak to pachnie. A ja planuję... pięknie, taki świeży zapach. Super. To był ten Perfect Day.
No, ale ja planuję przetestować te kosmetyki przez mniej więcej tydzień. Dajcie mi trochę czasu, codziennie potestuję tych wszystkich produktów i później nagram Wam test na YouTube'a Klatex, taki test beauty, pielęgnacyjny, jak to się sprawdza, jaką mam po nim cerę, czy warto, czy nie warto. Także możecie spodziewać się takiego testu po tygodniu. Dajcie mi znać, czy w ogóle coś takiego chcecie, czy w ogóle jesteście zainteresowani, żebym coś takiego nagrała. Super, cała linia pachnie tak samo, bardzo tak świetnie. Świeżo. Ja bardzo lubię takie zapachy, także mega. No, wielkie gratulacje przede wszystkim. Dane, gratulacje. Skin79 za stworzenie czegoś tak fajnego. No i ja biorę się za testy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Torebeczka zabrana, w tym opakowanie od Dane z kosmetykami do testów. Dzisiaj będę użyła po raz pierwszy. Już w mieszkaniu pora na kalendarze. Pierwszy kalendarz to będą te herbatki, bo ostatnio o nich zapomniałam, także otworzymy szybciutko 13. I tutaj mam herbatę białą z granatem i agrestem. Spoko, fajna mieszanka. Myślę, że będzie smaczna. Ło, wysypałam kolejne dwie. Już ciągle mi się te dwie z dołu wysypują. Już wiem, która jest która i w który dzień. Okej, ta jest na dzisiaj. Tutaj mam od dziewczyn kalendarz, dzisiaj mamy 13. I mam dwie bombeczki, dwie zwykłe białe. Ej, znowu nie ma tego haczyka. Dziewczyny się chyba haczyki zagubiły. Dobra, będzie już prawie pełna choinka. Coraz więcej tych bombek. Okej, NYX. W NYXie w 13 mamy NYX Liquid, taki brązowy, jak Nutella, albo jak coś innego, bo myślałam o Nutelli na szczęście. Lancome, 13, w ogóle 13 i piątek, to jest najlepsze, 13 i piątek. Zobaczymy, co jest w tej 13. Mam nadzieję, że nie pechowej. A jestem w sumie ciekawa, czy wierzycie w to, że piątek 13 to jest jakiś zły dzień? Bo ja zupełnie nie. Moim zdaniem, jak ktoś sobie mówi, że to będzie dla niego zły dzień, to będzie, a normalnie to jest po prostu dzień jak codzień. Tutaj mamy krem. Ej, ten sam? Możecie mi pomóc, ale wydaje mi się, że miałam już identyczny krem. Bo identyczne opakowanie i wydaje mi się, że właśnie też jakiś liftingujący. Ja sobie go zaraz porównam w łazience zresztą. I 13. Tutaj w Maybelline, co my tutaj mamy? O, moja ulubiona baza w wersji miniaturowej. Super, będzie idealna na wyjazdy, bo bardzo właśnie lubię tą Prime Face Studio. Jaka słodka, malutka, nie? Super, słodziutka. Dobra, i słuchajcie, teraz pójdziemy szybko do łazienki jeszcze. I przetestuję już teraz maskę Dane, którą dostałam. I może płatki, które są pod spodem. Tutaj mam cały zestaw. W łazience jakby to robi się pranie, więc może być trochę słyszalna... Ta, jak ona się nazywa? Pralka. Ale oby tam nie było najgorzej. Okej. Okay. Dobra, położymy tu na umywalce. No i użyjemy sobie maseczki i tych pod oczy żelków. Przemyję sobie szybko buzię płynem micelarnym, żeby nałożyć na czystą buzię. Ja przed chwilką nagrywałam pielęgnację, także spokojnie. Nie mam brudnej cery, tylko po prostu po wyjściu na dwór, bo teraz w byciu w domu sobie przemyję tym watkiem z płynem micelarnym, żeby mieć czystą. O Jezu, pralka chyba będzie trochę przeszkadzać tutaj w tle. Dobra, no i nakładamy najpierw może te pod oczy płatki. Tutaj są. O, jest specjalna szpatułka, bo do aplikacji ich. Do podważania takiego jakby. Okej. Okay. Okej, okay, jeden zszedł. To wezmę jeszcze tylko drugi. To jest fajne, bo dzięki temu można zachować taką higienę. Żeby, wiecie, nie dotykać pozostałych, tylko po prostu brać tyle, ile potrzebujemy. Okej. Okay. Na razie sobie odłożę i nałożymy pod oczy. Zawsze mi się myli strona, ale chyba dobrze to nakładam, bo kiedyś nałożyłam sobie tym szerokim oczkiem w to miejsce i tak, kurde, coś niewygodnie. Ej, co ten glut mi tam odstaje w kąciku oka? Widzisz, kadwę? Tutaj mi wszedł tak do oka, ale jest chyba okej. Okay. Jedna strona i druga strona tego glucika. Okej. Okay. I na to nałożę sobie maskę, tą już fioletową. Zostawię te opakowania, żeby później móc Wam w filmie z testami pokazać, jak to wyglądało i co było dokładnie napisane na instrukcji. Fajnie wszystko jest na fioletowym takim jakby, nawet płynie. To jest tak, nie, to moje paznokcie. Czy to taki płyn fioletowy? Nie, płyn jest taki fioletowy, ale no. Fajnie pachnie. Kurde, mam za długie paznokcie chyba. Nie mogę tego rozkleić. Dobra, okej, okay. Jest. Gdzie ten nosek? Ok. Dobra, myję jutro rano włosy, więc mogę
uwrócić włosy. No i okej, pod oczami są płatki, trzymają się na miejscu. A ja nałożyłam maskę, zobaczę tylko ile mam ją trzymać. 10-15 minut. Okej. Także w takiej oto maseczce z wami się żegnam. Dzięki za dzisiejszego vloga. A tak jak mówię, oczekujcie w kolejnych vlogmasach może jakichś zajawek dotyczących kosmetyków, jak będę używała, ale taka dokładna recenzja, dokładny test tych produktów będzie na kanale Klatek z Beauty. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Buziaki!